Musi być naprawdę dobry powód, żebyśmy jakiś model samochodu pokazali Wam dwa razy. Mówiąc krótko, musi to być Toyota, Lexus, albo musi to być auto w wyjątkowej wersji. Takie jak to. Przed Państwem Audi RS3 Performance Edition. Jedno z 300 wyprodukowanych na świecie i nie będzie już ani jednego więcej. Trzysta egzemplarzy. I to nie jedyna liczba, te 300, która dobrze definiuje ten model. Bo jest jeszcze inne 300, które go wyróżnia od pozostałych RS3. 300 to jego prędkość maksymalna, 300 km na godzinę. RS normalny z pakietem RS Dynamic Plus mógł pojechać 290. Tutaj seryjnie jeszcze tę prędkość maksymalną podniesiono do 300 km na godzinę. Ale to oczywiście nie jedna zmiana. Większość Audi z dopiskiem Performance charakteryzuje się większą, wyższą mocą. Na przykład takie RS7 albo RS6 Performance, które już testowaliśmy, mają po kilkadziesiąt koni mechanicznych więcej. Tutaj tych koniów też jest więcej, ale tylko o 7, bo o ile zwykłe RS3 ma 400 koni, to tutaj jest ich 407. Osiągnięto to zwiększeniem doładowania w turbosprężarce. Zamiast 1,5 bara mamy teraz 1,6 bara. Tak to dmucha. Natomiast istotniejsze są nie dodatkowe konie, tylko istotniejsze jest, że te konie są dostępne o 100 obrotów wyżej. Natomiast moment obrotowy jest w szerszym zakresie od 2,250 do 5,700, a nie do 5,600, jak w poprzedniku, dzięki czemu mamy ciut szerszy, no ale ma to mieć też wpływ na to, jak samochód ciągnie, jak samochód jedzie, jak się wyrywa do przodu, jak długo ten moment utrzymuje i jak na silnik turbo doładowany, to naprawdę ten zakres maksymalnego momentu obrotowego jest dosyć szeroki. Ale i to nie jedyna zmiana, jeżeli chodzi o wersję Performance Edition, ponieważ dostajemy do niej takie felgi dedykowane, wyłącznie, jedyne Audi, jedyne RS3 z takimi felgami magnezowo-szarymi i do tego sportową oponę Bridgestone'a. Oprócz tego, że lepiej hamujemy dzięki ceramice, szczególnie w warunkach torowych, to jeszcze oprócz tego mamy mniejszą masę nieresorowaną z przodu i to o całe 10 kg, po 5 na każdej tarczy. I jeszcze seryjnie w wersji Performance dostajemy zawieszenie z adaptacyjną kontrolą tłumienia, za które dodatkowo w zwykłym RS musimy dopłacić. Mnie natomiast intryguje jedna rzecz bardzo, która podobno tutaj w RS3 Performance Edition jest, mianowicie gdzieś tutaj w tych reflektorach matrixowych wyświetla się logo 300, jakie będziemy otwierali. Patrzcie, trójka, 3, 0, 0, ale jaja. Zajebiście to wygląda. A jak zamkniemy, to podobno tutaj wyświetli się coś innego, tylko nie pamiętam co. Jajco. A nie, jak zamknęliśmy, to się nie wyświetla. Są w RS3 Performance Edition też takie rzeczy, których nie widać i po nich go nie poznacie, ale jak zabrzmi, to te zmiany usłyszycie, ponieważ zmodyfikowano układ wydechowy. Zmieniono centralny tłumik, to jest raz, a dwa, inne są klapy i inne sterowanie nimi. Najpierw standardowo tryb komfort. A teraz tryb Dynamic. I jeszcze RS. Szczerze mówiąc, to ja żadnych spektakularnych zmian względem zwykłego RS tutaj nie słyszę. Raczej takie stłumione te 5 cylindrów, ale tutaj bardziej chodzi o pracę tego nietypowego silnika pięciocylindrowego, który ma charakterystyczny sekwencję charakterystyczną zapłonu i dzięki temu rzeczywiście on tam pod maską brzmi dosyć dobrze, natomiast wydech tak się popierduje po prostu. Szczerze mówiąc, to tańszy o połowę Ford Focus ST brzmiał znacznie lepiej, jeżeli chodzi o wydech. Tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć materiał. Co prawda już RS3 pod względem użytkowym i praktycznym testowaliśmy, ale jeszcze raz pokażę Wam bagażnik, proszę, bo nasz producent twierdzi, że utrwali Wam się wiedza teraz na temat tego, ile on mieści. Tutaj jednak nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o performance i nieperformance, natomiast jest duża różnica, jeżeli chodzi o zwykłe A3, które ma prawie 400 litrów bagażnika, a RS3, którego ma niespełna 300 litrów, bo tam 270 czy 280 i po prostu ten bagażnik jest mały. Na przykład w Focusie ST
to weszły dwie takie walizki. Akumulator dla wyrównania lepszego mas. Natomiast zobaczcie, ile tu jest, o właśnie, całego tego plastiku, który można byłoby się go pozbyć, podłogę wypłaszczyć, tylko nie byłoby co zrobić wtedy z akumulatorem. A on tutaj jednak troszkę bardziej doważa ten tył, dzięki czemu mamy lepszy rozkład mas. Ale jest za to gniazdo zapalniczki 12-woltowe. Jest tutaj jeden haczyk, tutaj jest drugi haczyk. Tutaj jest coś takiego, nie wiem do czego to i po co to. Psi, przedziwne. I są jeszcze oczywiście o haczyki tutaj i zaczepy tutaj, żebyście mogli siateczkę sobie jakąś rozłożyć. Tyle, nie ma tu więcej nic do oglądania. Co ciekawe, zobaczcie, kanapa jest dzielona w proporcji 40, 20, 40, a nie tylko z tradycyjnym podłokietnikiem. No dobra, miejsce z tyłu, bo też mogliście zapomnieć od ostatniego materiału, ile tego miejsca z tyłu ma Audi RS3. Tutaj powiem Wam, z przodu jest tak mało wygodnie na tym fotelu pasażera, bo on jest maksymalnie obniżony, maksymalnie. Ale żeby mieć komfortowo nad głową, to nie powiem, żebym miał. No ale to jest kwestia też szklanego dachu, który tutaj jest zainstalowany. Ciekawe, jak będzie z tyłu. O, teraz jak trochę pocholiłem oparcie do tyłu, to jest lepiej. Zagłówek tam w górę. No nie jest tutaj najwięcej miejsca dla takich dryblasów jak ja. Trochę ciasno. W Focusie ST Performance tego miejsca było więcej. Natomiast tutaj no, uderzam kolanami już w ten fotel, który jest dedykowany do wersji Performance Edition i jest przepiękny. Z tyłu karbonowy. Z przodu zobaczycie, jak pięknie jeszcze wygląda. Też jest typowa tylko dla tej wersji z niebieskimi przeszyciami tapicerka. Tutaj wyłożona tą taką mikrofibrą, jeszcze z niebieskimi pasami. Więc kolorystycznie przepięknie to wygląda i z tymi fotelami. Natomiast tak jak mówię, no, z tyłu to jest miejsce tak dla ludzi do 1,70 m i wtedy wierzę, że będzie im wygodnie, bo na przykład nad głową tego miejsca jest całkiem, całkiem spoko. Dwa gniazda USB-C, nawiewy klimatyzacji centralne i można nawet sobie troszkę tutaj regulować temperaturę z tych nawiewów, natomiast nie jest to taka trzystrefowa klimatyzacja. Niemniej fajny patent, że tutaj możemy sobie zwiększyć albo zmniejszyć temperaturę prostym pokrętłem. Wykonanie tylnych drzwi już typowe, jak w samochodach segmentu C, nawet w klasie premium. Plastik, fantastic w każdym miejscu. Tu jest tylko ta mikrofibra i ta część jest miękka, a cała reszta zrobiona na wtryskarce. Ale się zamykają premium. Przednie też? Też premium. To się liczy. No, to zobaczcie teraz te fotele. Ciudo! Ciudo, zarówno jeżeli chodzi o podparcie, które jest praktycznie pionowe tutaj na uda. Podparcie na boczki, na zintegrowany zagłówek. Na to wytłoczenie tutaj wszystko absolutnie w tym fotelu się zgadza. Raz, że idealnie nadaje się na tor dzięki tym wszystkim boczkom, a dwa, że jednak w takim codziennym, normalnym użytkowaniu te fotele są po prostu wygodne. Wsiada się łatwo, o nic tutaj nie zawadza. No jakbym miał dwa rozmiary większą, to może rzeczywiście miałbym problem, ewentualnie jakbym był tutaj utyty i miał boczki, to też może nie byłoby mi najwygodniej. Trzeba się po prostu przymierzyć. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, to jedynym elementem, który sugeruje Wam, że siedzicie w wyjątkowym Audi RS3, jest ten napis tutaj. One of 300. Natomiast seryjnie dostajecie ten karbonik tutaj w zwykłym RS3. Jeżeli dobrze pamiętam, trzeba za niego dodatkowo zapłacić. Nie podoba mi się wykonanie do końca tutaj tego elementu. Tu jest taki kurwa, jak pryszcz na twarzy ładnej modelki. Wszystko się zgadza, ale to właśnie na tego pryszcza patrzycie. Gadacie z nią i nie widzicie jej pięknej twarzy, ust, dekoltu, tylko widzicie tego pryszcza. I to jest tutaj, o, ten pryszcz. One of 300. No oczywiście jeszcze z innych takich elementów, no to z alkantarki kierownica, która ma niebieskie przeszycia. Niebieskie przeszycia są tutaj na podłokietniku, niebieskie przeszycia są na drzwiach. Cała reszta, no to jest taka sama jak w Audi RS3, a nawet jak w Audi A3, czyli ta konsola środkowa i ten panel sterowania klimatyzacją i ekran i wszystkie te przyciski tutaj. Kontrola trakcji można całkowicie wyłączyć. Natomiast jeżeli chodzi o wybór trybów jazdy, jest tu ich aż 7. 7, ponieważ są te klasyczne dla Audi Efficient Comfort Auto Dynamic, a oprócz tego RS Individual, który sami sobie dostosowujecie, RS Performance i RS Torque Rear jeszcze. Do tego sobie wrócimy. RS Torque Rear, jak pojedziemy na tor, bo też będziemy mieli okazję go sprawdzić. A to, co teraz chcę sprawdzić, to czy to zawieszenie z systemem adaptacyjnego tłumienia daje sobie radę na takich brzydkich drogach, bo przecież na co dzień takim samochodem będziecie też jeździli. I tak, zdecydowanie daje radę. Specjalne czujniki
przyspieszenia pionowego nadwozia, sprawdzają, jakie jest położenie kół względem tego nadwozia i w ciągu 10 milisekund zmieniają dobicie i odbicie amortyzatorów. Efekt jak na samochód, który w nazwie ma RS3 Performance, jest wręcz spektakularny. W ustawieniu komfortowym ten samochód po prostu jest komfortowy, jeżeli chodzi o resorowanie. Oczywiście inaczej to wszystko działa, kiedy wejdziecie w tryb Dynamic albo w jakikolwiek z trybów RS. One z automatu stają się też twardsze. Generalnie auto jest oczywiście twardsze i sztywniejsze niż zwykłe A3, czy nawet zwykłe RS bez tego adaptacyjnego zawieszenia, to z tego względu, że jest o 25 mm niższe niż w zwykłej A3 i o 10 jeszcze mm niższe niż w Audi S3. Oczywiście to zawieszenie jest sztywniejsze, jest twardsze niż na przykład w Audi A3, ale to jest choćby efekt tego, że od A3 samo w sobie jest 25 mm niższe, a nawet od S3 jeszcze o 10 mm niższe. Natomiast naprawdę to adaptacyjne tłumienie tych amortyzatorów działa świetnie i myślę, że będzie miało wpływ nie tylko na komfort podczas jazdy po takich nierównych drogach, ale też będzie miało wpływ na zachowanie samochodu na torze, bo nie tylko zmieniono samo to zawieszenie, czyli sam amortyzator i sprężynę, tutaj są też inne kąty, ujemne ustawienia kół, jest tutaj inna zbieżność, wszystko dostosowano pod kątem tego, żeby to auto inaczej skręcało, inaczej jeździło. Szczerze? Szczerze. W codziennym, normalnym użytkowaniu na zwykłych drogach RS3 Performance Edition jeździ dokładnie tak samo jak zwykłe RS. Spokojnie, nienerwowo, dobrze tłumi nierówności, skręca w lewo, skręca w prawo. Dodatkowo ta skrzynia siedmiobiegowa, dwusprzęgłowa przyjemnie, miękko zmienia biegi. Nie ma tu nerwowości, nic nie hałasuje, nic się nie drze. Jedyne co to trochę irytuje w trybie efficiency to, że jak jadę i zdejmę nogę z pedału gazu, to on wchodzi w tryb żeglowania i potem jak kładę nogę na pedale gazu, no to jest ta półtora sekundowa zwłoka, która jest na tyle irytująca, że w ogóle nie jeżdżę w efficiency, tylko w komfort, bo wtedy to się zmienia. I jak mocniej przyciśniecie i dacie czadu, no to on sobie zredukuje i wyrwie do przodu i wtedy czujecie, że jedziecie RS3, a nie zwykłym A3. Przepiękne jest brzmienie tego pięciocylindrowego silnika z sekwencją 1, 2, 4, 5, 3 zapłonu, bo naprawdę ono jest specyficzne i w tym aucie słyszycie bardziej ten silnik niż ten wydech i to mnie bardzo cieszy, a raczej inaczej. Z wydechu słyszycie tę sekwencję pięciocylindrową, natomiast sam wydech w sobie nie jest tutaj niczym absolutnie spektakularnym. Dobra, w zasadzie nie ma co gadać o takiej codziennej jeździe tym aucie po zwykłych drogach. Jakbyście więcej chcieli wiedzieć, to tu sobie kliknijcie, obejrzyjcie test poprzedniego RS3, a ja już się nie męczę jeżdżąc po Grodzisku i wokół Grodziska, tylko na tor z nim! No dobra, to zaczniemy sobie kółeczko na torze Słomczyn, ale w trybie Dynamic na razie. Nie ruszamy trybów RS Individual, nie ruszamy RS Performance, a już tym bardziej nie ruszamy RS Torque Splitter. Trzeba rozgrzać oponki. O kurde, jakiego stawia od razu bokiem. Jeszcze mamy nierozgrzane te opony i tutaj, jak wchodzicie tak w zakręt, to wyraźnie czujecie, jak mu wypruwa ten przód, jak on jest skubany pod sterowny. Natomiast, jak dodacie gazu, to nagle czujecie, jak mu ten tył zaczyna wypuszczać faktycznie do zewnętrznej i musicie zakładać lekkie kontry. Natomiast, no niestety, nie jest to opona, która jest na mokre, bo jest taka bardziej slickowa zdecydowanie. I jeszcze kiepsko rozgrzana w dodatku. O, płynie na tej oponie. Natomiast hamulce świetnie reagują, doskonale wręcz. I teraz ten torque splitter, przepustnica, skrzynia biegów. Audi chwali się, że wszystko absolutnie inaczej działa, zależnie od tego, jak macie ustawienie. Dlatego teraz wejdziemy sobie w tryb RS Performance. I zobaczymy, czy cokolwiek się zmienia. W trybie RS Performance jest zdecydowanie ten torque splitter z tyłu inaczej ustawiony. Ten torque splitter to sprytne rozwiązanie, które polega na tym, że oprócz tego, że macie Haldex tutaj, Audi nazywa to mechanizmem różnicowym, ale to bzdura, to nie jest żaden mechanizm różnicowy, tylko to jest po prostu Haldex, czyli maksymalnie na tył może polecieć do 50% mocy i momentu obrotowego, ale oprócz tego z tyłu są dwa sprzęgła,
wielopłytkowe, po jednym na każdym z kół. One mają sterowniki, każde odrębny i współpracują z sobą. I wtedy polega to na tym, że zależnie od tego, na którym kole macie ile przyczepności, na to koło jest kierowane więcej momentu obrotowego i zdecydowanie więcej mocy. Ma to powodować to, że w trybie takim właśnie dynamicznym będziecie mieli bardzo ładnie rozłożoną z tyłu tę moc i ten moment obrotowy i auto będzie zachowywało fajny tor jazdy. Tutaj jest tak, że jest raz podsterowne, raz nadsterowne w tym trybie RS Performance. I na przykład teraz dodaje gazu i wcale mu tego tyłu tak bardzo nie wypuścił. Ale to, co można zrobić, to można sobie całkowicie tutaj dezaktywować kontrolę trakcji, proszę, wyłączona, i wówczas włączyć jeszcze tryb RS Torque Rear i uaktywnij. I podobno teraz wszystko, absolutnie wszystko się zmieniło, więc zaraz zobaczymy, czy tak jest w istocie. Tak, RS Torque Rear, uaktywnij. Tu mamy S Dynamic, a nie, przepraszam, to nie. Torque Rear, uaktywnij i wyłączamy całkowicie kontrolę trakcji. I zobaczymy, czy rzeczywiście jego będzie stawiało trochę tyłem. Tak jak na przykład... O kurde! I teraz zobaczcie, co potrafi Audi RS3, które ma napęd skonstruowany na Haldexie. Ależ mi pas zacisnął, skurczybyk. Zobaczcie. Normalnie. No tego się nie spodziewałem, a już na pewno nie po RS trójce. Prędkości nie są zdecydowanie szalone, ale to jest wyłącznie z tego względu, że jest mokro, a ta opona się w ogóle nie klei tego deszczu, bo to jest taki semi-slick trochę. Ale szok, co? Zobaczcie. Normalnie stawiać go zaczyna po prostu boczkiem. No, natomiast jak nadacie za dużą prędkość, powiem wam, że takie rzeczy do tej pory to robiło, nie wiem, no BMW M2 powiedzmy, nie? Ale nie robiło tego RS3. Żadne RS tak naprawdę nie jeździło tak bokami. A już na pewno nie samochody z Haldexem. Następują czasami tylko takie nieprzyjemne zjawiska. Jak na przykład teraz mocno zacisnął mi pas i nagle zadziałała przednia oś. Więc nie mogłem go płynnie wyprowadzić. O, przesycha chyba, bo zaczął piszczeć. O, jak się balansu ładnie nauczycie, to naprawdę można go fajnie poprowadzić. Nie działa to tak perfekcyjnie, jak tradycyjna szpera w tylnonapędowych samochodach, ani nawet tak jak X-Drive, ten taki prawdziwy, bo jednak czasami następuje takie niekontrolowane szarpnięcie na tej przedniej osi, albo po prostu te dwa sprzęgła rozłożone tam z tyłu po bokach sobie nie do końca radzą i współpracują ze sobą. To są jednostkowe przypadki, niemniej są i bywają, więc nie jest to tak płynne, jak właśnie w samochodzie tylnonapędowym albo jak w X-Drive, który ma preferencję tyłu i jest prawdziwym napędem na cztery koła, stałym napędem na cztery koła, a nie tym opartym na Haldexie. Niemniej i tak, jak na auto właśnie, które ma ten Haldex, to jestem kurde zaskoczony. Świetnie ten torque splitter działa. Bardzo fajne auto, bardzo. Nie wiem, czy wersja Performance jest warta tych pieniędzy. Ten egzemplarz kosztuje 450 tysięcy złotych. Więc musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy
za te pieniądze nie lepiej już cerować na przykład w RS4 czy w RS5. Niemniej, jako hot hatch, jako auto, które daje frajdę z jazdy i jako auto do jazdy na co dzień, jest to po prostu zajebisty samochód z niesamowitym performancem. Absolutnie. A do tego zużył, jak jechałem z Mszczonowa tutaj ze średnią 75 na godzinę i przez jakieś 30 km 6,9 paliwa. Więc naprawdę w codziennej eksploatacji przynajmniej na paliwo nie będziecie musieli zbyt dużo wydawać. Zajebiste auto. Szkoda, że takie drogi.